Witajcie w kolejnym podsumowaniu miesiąca, w którym sprawdzamy, co ciekawego wydarzyło się w ciągu ostatnich tygodni. Jeżeli szukacie szybkiego i treściwego zestawienia najświeższych faktów, to trafiliście we właściwe miejsce. Nie wszyscy wydawcy poczekali do czerwcowych targów E3 i już w maju wyciągnęli swoje asy z rękawów. Activision pokazało światu kolejny Call of Duty, Epic zapowiedział zupełnie nowy Unreal Tournament, Sony SingStara, a Ubisoft Far Cry 4. Rok temu branża gier oszalała na punkcie polskiej gry niezależnej Superhot. Teraz historia się powtórzyła, a jej twórcy podbili Kickstartera. Maj to nie tylko wielkie zapowiedzi, ale też wielkie obsuwy. Do przełożonego na przyszły rok Wiedźmina 3 dołączyły dwa kolejne potencjalne hity, w tym jeden z Polski. Targi E3 zaczynają się we wtorek 10 czerwca. Dzień wcześniej odbędą się konferencje branżowych gigantów, jednak już dziś znamy tytuły sporej liczby nowości od największych producentów. Przed szereg wyszły Activision, Ubisoft, Epic i Sony. Pierwszą dużą zapowiedzią maja było Call of Duty Advanced Warfare. Akcja gry kręci się wokół prywatnej firmy militarnej Atlas Corporation, która w 2054 roku przejmuje coraz więcej kompetencji regularnej amerykańskiej armii. Zajawiający grę trailer sugeruje, że szef Atlas ma jednak własne plany na przyszłość i nie chce już tylko służyć władzy, ale ją przejąć. Człowiek ten ma twarz i despotyczny styl bycia Franka Underwooda, bohatera serialu House of Cards. Ale nic w tym dziwnego, skoro w obu rolach gra ten sam aktor Kevin Spacey. Akcja gry toczy się w niedalekiej przeszłości. Nie będzie to więc jeszcze typowe science fiction, ale już znajdziemy tam sporo futurystycznych zabawek. Antygrawitacyjne pojazdy, czy wzmacniające siłę żołnierzy egzoszkielety, których użycie zmienia charakter rozgrywki. Nowemu Call of Duty blisko do Crysisa i Titanfalla. Zagramy 4 listopada na PC, PS3, PS4, Xboxie 360 i Xboxie One. Drugą niespodzianką maja był Unreal Tournament, który powróci na silniku Unreal Engine 4, ale w formie free-to-play. Twórcy będą rozdawać swoją grę za darmo, a zarabiać na prowizji od sprzedaży tworzonych przez graczy wirtualnych przedmiotów. Rynek cyfrowych dodatków, które nie wpływają na statystyki postaci, okazał się całkiem dochodowy w Team Fortress 2. Epic idzie więc tym tropem, tworząc free-to-play, w którym będzie dało się wygrać bez sięgania po portfel. Ubisoft zapowiedział natomiast Far Cry 4. Zgodnie z plotkami, akcja gry umiejscowiona będzie w Himalajach i zgodnie z naszymi przewidywaniami jest tworzona na fundamencie trójki. Znów dostaniemy więc dziki teren, lokalnego wataszkę i względną swobodę w dobieraniu mu się do skóry. Ubisoft zapowiedział grę przed E3. Z pierwszymi materiałami wideo czeka jednak do samych targów. Póki co pokazano tylko okładkę. O wiele mniej hardkorowa była zapowiedź Sony. Okazało się, że londyńskie studio z okazji dziesięciolecia marki SingStar przygotowuje zupełnie nową odsłonę gry. SingStar Mistrzowska Impreza ukaże się na PS3 i PS4, a największą jej nowością jest pozbycie się plastikowych mikrofonów. Teraz ich rolę będą pełnić nasze smartfony. Na start dostaniemy 30 popowych hitów, a każdy nowy ma kosztować około 6 zł w cyfrowej dystrybucji. Superhot pojawił się w ubiegłym roku, to znaczy pojawił się jego prototyp. Wczesna wersja pomysłowej gry stworzona w ramach Game Jamu. Mimo symbolicznej grafiki, produkcja zwróciła uwagę międzynarodowej społeczności graczy. W maju pochodzący z Łodzi programiści poszli za ciosem i poprosili fanów na Kickstarterze o 100 tysięcy dolarów na przekucie zeszłorocznego pomysłu pełnoprawną grę wideo. Po niecałej dobie zebrali żądaną kwotę. Po kilkunastu dniach niemal podwoili pulę. Gdy oglądacie ten materiał, zbiórka jeszcze trwa, więc jest prawdopodobne, że padnie rekord. Żaden polski deweloper nie osiągnął jeszcze tak wiele na żadnej crowdfundingowej platformie. A czym jest sama gra? Bardzo pomysłowym FPS-em, w którym upływ czasu jest skorelowany z ruchem głównego bohatera. Jeżeli ten stoi w miejscu, stoi też zegar, a co za tym idzie, zastygają wszystkie postaci, a nawet wystrzelone kule. Wystarczy jednak zrobić krok, aby akcja ruszyła i znów szybko zatrzymać się, by znowu unieruchomić otoczenie. Wiele gier korzystało z opcji zabawy z czasem. Żadna jednak nie podchodziła do tematu w ten sposób. W marcu informowaliśmy o przesunięciu premiery Wiedźmina 3 na luty 2015, a także o plotkach, jakoby Dying Light miało powtórzyć ten scenariusz. Smutne przecieki opublikowane wtedy na portalu HC Gamer zostały potwierdzone w maju przez Techland.
Duchowy spadkowierca Dead Island rzeczywiście ukaże się w przyszłym roku, a to nie koniec złych informacji. Na przyszły rok przesunięty został także Hellraid, a przy okazji przeniesiono go na platformy nowej generacji. Posiadacze PlayStation 3 i Xboxów 360 nie pograją więc w to pierwszoosobowe Diablo. Gra zostanie za to rozbudowana, a także dopracowana technicznie. Już wiadomo, że przepisano ją na najnowszy silnik graficzny polskiego dewelopera. Pod koniec miesiąca dowiedzieliśmy się również, że na 2015 rok przesunięte zostało także The Order 1886, tytuł ekskluzywny na konsolę PlayStation 4. Gra pojawi się na maszynce Sony na początku przyszłego roku. Na 2015 rok przesunięto też ciekawie zapowiadające się The Division. Jedna z pierwszych gier mających pokazać moc PlayStation 4 i Xbox One pojawi się w najlepszym przypadku za kilkanaście miesięcy. Jej twórcy nieśmiało mówią, że nawet jesień 2015 jest mocno optymistycznym terminem. Niejako na pocieszenie dostaliśmy Watch Dogs, które po półrocznym poślizgu wreszcie pojawiło się na wszystkich najważniejszych platformach. Sandbox Ubisoftu okazał się naprawdę solidną grą akcji, choć niestety nie tak przełomową, jak się zapowiadało. I nie tak ładną, nawet na next genach. Po długich miesiącach wahania, Microsoft w maju zrobił to, na co wszyscy czekali. Podjął decyzję o rozdzieleniu, wydawałoby się, nierozłącznego kompletu w postaci Xboxa One i Kinecta. Przedstawiciele Microsoftu co rusz zarzekali się, że Xbox One bez Kinecta nie może działać, a jego obecność jest wpisana w ideę Xboxa One. Mimo to jeszcze w sierpniu ubiegłego roku zapowiedziano, że spokojnie będzie można bawić się najnowszymi grami z odpiętą kamerą Microsoftu. Każdy nowy gracz wciąż zmuszony był jednak do jej kupna, a co za tym idzie, przepłacania za sprzęt nowej generacji. Nieco mocniejsze PlayStation 4 jest przecież tańsze o kilkaset złotych. Ta dziwna sytuacja skończy się 9 czerwca, kiedy to w sklepach pojawią się tańsze o $100 pozbawione Kinecta pudełka z Xboxem One. Przykład ten, a także wcześniejsze zmiany w podejściu do DRM-ów, czy nawet początkowo zszytego z serwerami SimCity, pokazują, że w branży gier nie ma określenia nie da się. Po prostu czasem czegoś nie chce się albo nie opłaca się wydawcom robić. Ciekawostką może być fakt, że najnowsze Xboxy z odłączonym Kinectem mogą być nawet o 10% silniejsze. Właśnie tyle zasobów konsoli zużywa kamerka Microsoftu. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ale wydaje się, że udostępnienie tej mocy deweloperom jest kwestią czasu, bo będzie ona niezagospodarowana. Narzekamy na liczne obsuwy, choć polskiemu Basement Crawl taki poślizg zdecydowanie by się przydał. Gra krakowskiego dewelopera jest w tej chwili najgorzej ocenianym tytułem na PS4 i tak złą grą, że nie da się jej naprawić nawet patchem. Deweloper podjął się więc dosyć karkołomnego zadania – stworzenia gry od nowa i udostępnienia jej tym, którzy już wydali na nią pieniądze. Czy aby nie za późno? Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, a także jakie jest wasze ogólne zdanie na temat poruszanych w podsumowaniu kwestii. Ja się już z wami żegnam i zapraszam za miesiąc. Będzie o czym mówić, ponieważ spotkamy się już po targach E3, na których nie może zabraknąć przedstawiciela GameZilli.